Witajcie na moim kanale. Dziś jest trochę nietypowy film. Zaczynam przygodę z YouTube'em. Dzisiaj jestem z bratem i nagrywamy, jak widzicie po tytule, kupię wszystko bratu, co dotknie na ślepo. I subskrybujcie kanał, dawajcie łapeczki w górę i zapraszam Was do oglądania. My jesteśmy koło Tigera, będziemy tam chodzić. Mój brat będzie miał zasłonione na oczy taką piękną opaską, ale uznał, że sobie da, tak? Posiada. Jest tam dużo ludzi, więc uważaj. Wchodzimy i... Tak, żeby się widział. Czekaj. Ciemno jest? Mordo, jest ciemno, ale musimy tak trzymać, bo ja tu się rozbalę. Ale mów mi jak to. Dobra. Ważne. Ważne na nogę. Właśnie mówię, że nie. A jeśli powiem wtedy, że ja czas. Będzie wtedy litwo właśnie. Tu możesz zacząć. Prawa strona. Dobra, to zacznę tak, ale kieruj mnie, ja ci dobrze idę. Idziesz prosto. No dobra, ale tu coś jest? No. Czekaj. Nie wiem co, ale... Nie wiem co to jest. Co, bierzesz to? No, byłby to rzadko, no to tak. Nie wiem co to jest, ale dobra. Ale nie musisz tego brać, jak nie chcesz. Dobra, bieli to. Na pewno? Jesteś pewny? Si. Powiem ci co to jest, nie możesz ściągać. Ale ja nie widzę może. O tutaj możesz. Tu na wprost. Uważaj, że się krzykaj. No i idź na wprost. Nie bój się. Cześć. Lewo troszkę ręka, to jest plakietka, do przodu troszkę. O. Nie wiem co to jest, ale to jest na pewno gdzieś mordo. Co bierzesz? No, bo to przyszło być coś. Dobra. No i to będzie tyle. Na razie jeszcze nie ten. Dziewczyny cię wyprowadzą. Kto mnie zapewne wyprowadzi? Dziewczyny cię wyprowadzą, a ja tu muszę kupić i będziemy się panu spędzić. 66 zł na jęgę kolorową i misia. Będziemy lecieć do następnego sklepu. Gdzieś zgubiłem brata w ogóle, nie wiem gdzie. Także widzimy się w następnym sklepie. Ogólnie wyrzucili nas już z dwóch sklepów. Strasznie nie miała obsługa. Idziemy teraz do Empika i może nam się kupać trochę. Jesteśmy w Empiku. Jesteśmy na fajnych rzeczach. W ogóle fajne sądry i tak dalej. No, gdzieś wybierzesz coś fajnego, nie coś bezstosownego. Żeby się to oddać. Komuś. Znowu nas wyrzucam, dobra. Możesz iść w prawo do przodu, albo lewo. To ja tym razem pójdę w prawo. No to będziemy mieć. No, to byłoby fajne. Jezu. Do przodu, uważaj. Przed tobą są rzeczy. I kadro. Okej. Coś to? Tak, to jest glutek. Tak. Skąd wiem? Podgląduję pewnie. Ale czuję po tym, jak się ten macha. To jest na pewno glutek. Dobra, no to wybrałeś, nie? Pod minisą zgodzili się, żebyśmy nagrywali. Więc super pani są. Więc będę prowadził brata, żeby coś kupił. Dobra. Ale bomba. Nie wiem, czy lewo, prosto nie możesz iść, prosto możesz wystawić rękę, teraz możesz iść prosto. Tu masz półkę. A dole mają schody, tak? Kluka, za siebie uwagę. Prosto, możesz iść. Jest tu co? To jest półka, ale na pewno
W stronę mojego głosu. Czyli tu. Czyli tu. Tak. Tu coś jest? Gdzie mam iść? Możesz iść w prawo. W prawo? Ale mów mi, jak tu coś jest bez kitu, bo ja muszę się iść w prawo. Możesz w prawie nic nie mówię, bo możesz iść do. Ja tu nic nie widzę. Nie wiem, bo to miało być na ślepo, masz, trzymaj to. Co teraz? Wszystko, nie? Wpiłeś. Dobra, si. Dobra, lec mi kasę, zmienić to, a wy możecie. Puszczam się. Prawo albo lewo. Jeśli było prawo, tam pójdę w lewo. Ale to wygadę się na tym końcu. Nie, to nie jest ze strony. Puste jak. Dobra. To ostatnia rzecz w tym sklepie. Dobra. Idę tu kupić. No i teraz się chyba sklep idziemy do kiosku. Mam nadzieję, że coś wiedzą. Wygląduje? Nie. Dawaj. Dawaj, prowadź mnie na światła. No mów mi gdzie. Tu możesz już zacząć. Lewo, prawo, prosto. Uważaj. Przed tobą jest ten. Kasa. Ale czekaj. W lewo, albo. Nie, z lewej strony masz półkę. Tu jest półka? Tak. O kurwa. Czekaj, bo ja mam teraz obczajkę, co by tu wybrać. To jest na pewno... Wiesz, tyle jakie. I tak nam się, nie wiem, czy przyda. Przyda się, czy się nie przyda? Przyda się? Nic nie zdradzam. Bierzesz? Tak? Si. Dobra, weźmy jeszcze jedną rzecz. Coś do picia musisz wziąć. Byle co. Jak się ustawię przed napojami, ale to... Dobra, masz napoje przed sobą. Gdzie, tu? Tak. Tu? Tak. Od góry do dołu masz napoje. To jest ogromny stres. Dotknę to na pewno to musi być. To, a to mam to wyciągnąć czy nie? Nie, zostaw. Panie mam dadzą. Ale to dwie czy jedną rzecz? Dobra, i będą dwie. No to też. Ale to jest to samo chyba. Ale dobra, niech. No, powiedzmy. Niech będzie. Na pewno? Tak. Jesteś tego pewien? Tak, może się przyda. Dobra. To wyjdź ze sklepu. Zobacz. Już, możesz ściągnąć. To ja bym prosił te dwa. Ale oba sukie? Tak, oba. Te dwa kolory. Nie, bo
ogólnie myślałem, że to jest droższe, a wydałem 62 zł. Nawet nie wiem, co to jest, ale jakieś... Chyba jakiś puder albo rozświetlacz, także spoko. Dostaną dziewczyny, nie? Za to, że pojechały z nami, ale dobra. Widzimy się pod następnym sklepem. Macie propozycję, teraz nie pójdziemy do żadnego sklepu, w sumie pójdziemy, ale musisz wybrać numer od 1 do 10 i to będzie nasz ostatni sklep, do którego pójdziemy. Dobra, no to tak o, to ja mam szczęśliwy numerek i wybiorę jedynkę. Jedynkę, no. Na pewno jedynka. Na 100%. No dobra, zejdziemy, zobaczymy, co to jest za sklep. Zobaczymy, już się tam. Tutaj jest ogólnie tablica. I teraz musimy znaleźć numer 1. Szukaj. Ale... No, czekaj. Numer 1. O Jezusie. 0-0. A gdzie jest jedynka? O. Starbucks. No to fajnie. Co miałeś nadzieję, że sklep? No myślałem, że trafi jedynka i tam będzie Calvin Klein. Albo coś. Też chciałem się zabrać właśnie do Calvina, ale... No trudno. Następnym razem wyjdzie. Dobra, to lecimy do Starbucksa. W Starbucksie i teraz musisz wybrać numer od 1 do 6. Nie możesz patrzeć. 1. Carmel Frappuccino. Także pokażę wam, jak to się prezentuje. Badaćko, my już jesteśmy w domu. Po obliczeniu wszystkich rachunków wyszło 273,68 zł za całość, więc trochę wydałem na ciebie. No ale na ślepo to było. Dobra. Pierwsza rzecz, byliśmy w Tigerze i myśleliście ogólnie, że pierwsza rzecz to jest taka damska, nie? No, zacząłem to wyciekać. A to była jenga kolorowa, która kosztowała 40 zł. Druga rzecz z Tigera, którą wybraliśmy sobie, to jest piesek. Misiu? O Jezu, komu ja go oddam? Łata chyba. Co? Łata, cóż? To jest misia? Nie, no komuś się odda. Komuś się odda. Jakiemuś małemu dziecku się odda. Dobra, drugi sklep to był Empik bodajże. I wyjeść Slime'a za 8,99. Więc... To na pewno pójdzie dla siostry, bo siostra się tym bawi. Ona lubi takie pierdolę. Ale to jest takie jakieś bardziej takie... Takie ohydne dotyku. Nie pachnie, ale jest takie bezwodne. Takie wodne, to się chyba jak się wlało tutaj. Chyba, że pies był. To jest ohydne. No. No i to był Empik, 8,99. Kolejny sklep to był Soulmo, czy coś takiego, i wybrałeś kubek. O, kubek, ładny. To była druga rzecz, jaką wybrałeś w tym sklepie. I też chyba pójdę dla siostry, bo taki trochę... No ja na pewno tego pić nie będę. No ja też nie. Więc pójdzie dla kogoś. W tym samym sklepie wybrałeś adapter do HDMI. I nie wiem, to powinieneś się bardziej na takim czymś znać, bo ja się nie znam takich rzeczy. A. To się przyda na pewno. Żeby przejść w fest. Kolejnym sklepem, w którym byliśmy, był kiosk. I tak chciałem, żebyś to wybrał. I specjalnie ci mówiłem, żebyś... Nie, to się nam nie przyda, po co i w ogóle. Ale chciałem specjalnie, żebyś to wziął, dlatego ci dałem od tamtej strony, od prawej strony. I wziąłeś doładowanie do... Klejki za stówkę. Si, to
to na pewno się przyda. Przyda się i jestem w sumie zadowolony, że to kupić, bo obok... Nie chciałem, żebyś kupował za 200, bo było obok, centralnie obok było za 200 zł. No to już by było za dużo, bo pewnie i tak byśmy to wydali taką. Ostatnim sklepem, w którym kupowaliśmy jakąś rzecz, to ty nie wiedziałeś ogólnie, co to jest za sklep. I specjalnie się tam zabrałem, bo dziewczyny trochę mnie namówiły. I kupiłeś dwa... Są oświetlacze. Dwa rozświetlacze z sklepu Ingrot. I dziewczyny w sumie były zadowolone. Ładne opakowanie, karton network. Rozświetlacz, to jest... Cymówki są. Nie wiem, czy to będzie widać. Kumbeczka, ja nie wiem, Także ostatnią rzeczą był rozświetlacz z Inglota. No tego to my nie będziemy używać, tylko będzie to kosztowało 1,31 zł chyba. Więc dziewczyny to dostaną, bo kupiliśmy takie dwa. Dziękuję wam za oglądanie. Wydałem 273 zł około, więc... Mam nadzieję, że wam się podobał filmik. Jeśli tak, to dawajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał i do zobaczenia na następnym filmie. Siemanko.